Muzyczny Ekspres, czyli muzyczny serwis informacyjny Kino Polska Muzyka. Witamy w kolejnym odcinku przeglądu nowości płytowych i koncertów. W tym roku na polskiej scenie muzycznej zrobiło się akustycznie. Swoje największe przeboje w wersji Unplugged zagrają m.in. Urszula, Lady Punk i Kult. Urszula kontynuuje jesienną trasę z kwartetem smyczkowym Auxo. Pierwsze koncerty odbyły się w marcu. W kwietniu artystka odwiedzi m.in. Kielce, Bielsko-Białą i Bełchatów. Do sklepów trafiła także płyta Urszula – Złote przeboje – akustycznie. Bez prądu zagra też Lady Punk. Zespół obchodzi 35-lecie działalności. Z tej okazji zagrał ponad 80 koncertów w całym kraju. Zwieńczeniem obchodów rocznicy jest trasa Lady Punk 35 lat akustycznie, w ramach której zespół odwiedzi w marcu i kwietniu 11 miast w Polsce. Z kolei zespół Lombard zapowiada na wiosnę trasę koncertową, na której zaprezentuje swoje największe przeboje w swingowej wersji. O tym, jak porywająco to brzmi, mogliście przekonać się już na naszej antenie. Energii z pewnością doda album Mrozu Zew, który ukazuje nową twarz artysty. Sporo tu klasycznego, brudnego brzmienia, charakterystycznego dla lat 70. czy 90. Energiczne piosenki w retro brzmieniach usłyszymy także na nowej płycie Kasi Popowskiej – Dryfy. Naszym zdaniem Kasia będzie jedną z artystek, na które warto zwrócić uwagę w tym roku. Kolejne muzyczne informacje już wkrótce w Kino Polska Muzyka. Więcej aktualności codziennie na naszym Facebooku.